spadek zazwyczaj kojarzy się z powiększeniem stanu posiadania spadkobiercy, ale nie zawsze tak jest. Spadek bowiem to nie tylko dom, oszczędności czy działka w uroczym miejscu, ale także zobowiązania zmarłego spadkodawcy. Czy problem w postaci odziedziczonego długu dotyczy wszystkich bez wyjątku? Czy dzieci także mogą, prócz praw majątkowych, odziedziczyć niespłacone zobowiązania? Z przepisów prawa cywilnego wynika, że spadkobiercą może być osoba żyjąca w chwili śmierci spadkodawcy. Jednakże musimy zwrócić uwagę na fakt, że również dziecko poczęte już w chwili śmierci spadkodawcy, lecz jeszcze nienarodzone, może dziedziczyć pod warunkiem, że urodzi się żywe. Prawo jest nieubłagane. Czy w przypadku dzieci także? Dziecko jest zobowiązane do zapłaty zadłużenia, które dziedziczy w spadku. Z chwilą przyjęcia spadku odpowiedzialność spadkobierców rozciąga się na cały jego majątek. Jednakże zakres tej odpowiedzialności może ulec ograniczeniu w zależności od sposobu, w jaki nastąpi nabycie spadku. Mówimy tu o nabyciu spadku wprost bądź nabyciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza. W przypadku dzieci do czynienia mamy najczęściej z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Oznacza to, że odpowiedzialność finansowa dziecka za długi spadkodawcy jest ograniczona. By ustalić granicę odpowiedzialności za długi, należy bezwzględnie, dla dobra dziecka, sporządzić spis lub wykaz inwentarza. Górną granicą odpowiedzialności jest kwota, wartość aktywów ustalona w tym wykazie bądź spisie. Gdy wartość odziedziczonych praw majątkowych oraz wysokość odziedziczonych zobowiązań jest już znana, decyzja o ewentualnym odrzuceniu spadku lub jego przyjęciu z dobrodziejstwem inwentarza jest łatwiejsza. Te przepisy prawa dotyczące przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza stwarzają już ochronę dla małoletniego spadkobiercy, jednakże warunkiem tej ochrony jest sporządzenie i przedstawienie do sądu bądź u notariusza spisu inwentarza bądź wykazu inwentarza. Nieco inaczej ma się sprawa, gdy w imieniu dziecka chcemy spadek odrzucić, bo nie jesteśmy w stanie spisu lub wykazu rzeczywistego inwentarza sporządzić. Jeżeli znana jest nam informacja o tym, że długi spadkodawcy są bardzo pokaźne, bądź takich informacji nie posiadamy ze względu na fakt, że nie utrzymywaliśmy ze spadkodawcą żadnych kontaktów, wówczas zasadnym jest rozważenie odrzucenia spadku. Oczywiście dziecko jako osoba małoletnia nie może samodzielnie złożyć takiego oświadczenia, w związku z tym oświadczenie takie powinien złożyć przedstawiciel ustawowy dziecka. Dziecko nie może samodzielnie jako osoba małoletnia złożyć jakiegokolwiek oświadczenia, a nasza władza rodzicielska to za mało, by uwolnić dziecko od kłopotu. W związku z tym, że odrzucenie spadku stanowi tak zwaną czynność przekraczającą zakres zwykłego zarządu, rodzic musi uzyskać zezwolenie sądu rodzinnego, a zatem w pierwszej kolejności rodzic musi zwrócić się do sądu rejonowego Wydziału Rodzinnego i Nieletnich o wyrażenie zgody na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu. Dopiero zgoda sądu otwiera drogę do ewentualnego odrzucenia spadku. Termin na dokonanie takiej czynności wynosi 6 miesięcy od daty powzięcia informacji o tytule powołania do spadku. Należy jednak pamiętać, że każda taka sprawa wymaga indywidualnej analizy. Nie należy opierać się wyłącznie na wiedzy z internetu lub na nieprofesjonalnej własnej interpretacji kodeksowych zasad dziedziczenia.